Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Chyba wetknęliśmy kawał badyla w mrowisko. Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Idźcie za reflektorami. Przyprowadzę samochód. Dobra, już wiemy, gdzie mamy się udać. Frontowy podjazd. Będzie tam na nas czekał samochód. Tutaj skaczemy. No cholera. I spanie. O kurde, tam koleś jest i on mnie zobaczy. Wiem. Ale... Ej no, No fajnie. O, super. Aha, wychyl się i w lewo wciśnij, żeby skoczyć. Co, mogę już bezpiecznie wejść do góry? Kurde, on tam jest, reflektory są. Nie mogę. Ciekawe, czy mogę go zepnąć na dół, to by było zajebiście, gdyby tak się dało. Zaraz się okaże. Powinno się dać, jest, rzuć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Poladaj sobie kolego. I teraz. Dół. Nie! Aj, cholera, zobacz mnie. Nie strzelaj, zgubiłem się! Cholera, byt! Zgubiłem się! Tak, kurwa, na dachu się zgubiłem. Strzelają do mnie! A mówiłem, żeby zabrać broń. Wiem! No. Może będzie mało rozgarnięty koleś. Kurwa, na dół nie mogę zejść, to muszę iść tutaj. Nie. Słuchajcie, trzeba się wrócić do tego jednak wejścia i tutaj przez dach muszę sobie szybko myknąć, tak na tyle szybko, żeby on mnie nie zobaczył. Chyba, że jeszcze na górę tam sobie wejdę zaraz. Może to jest jakaś opcja ewentualnie. I bym zaskoczył wtedy. Kurde, dobra, słuchajcie. Dzida. Pyk. Nie będziemy się tutaj jakoś pieścić ani bawić. No, on już tutaj mnie na pewno nie zobaczy. I teraz rozhuśtanie i skok. Pięknie. Dał radę, złapał się, żyje. Jeszcze żyje. Nie tu jeszcze, tutaj. Gdzie jest to światło? Dobra, tutaj chyba nikogo nie ma. Wybijamy się, nie ma nikogo. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. A mogę go teraz? O to chodzi. No, teraz drugi będzie szedł w moją stronę? Pewno. Chodź tu. Nawet nie zdążył nic powiedzieć, już go nie ma, spłynął. Jestem w drodze. Zajebiście idzie. Próbuję rozeznać się w sytuacji. Dobra, to na razie. Na razie. Aha. On tutaj idzie do góry, tam jakieś samochody jeżdżą, ale to nie ten. To nie jeszcze ten, który mnie interesuje najbardziej. Teraz, dobra, tutaj chyba trzeba, nie ma raczej innego wyjścia. O kurwa, teraz nie zobaczę. Nie ma. Jest i sala balowa, a tuż przed nią pojazd. Mhm. Dzięki za info, to teraz do góry. Sytuacja opanowana. Nikt mnie nie widział, wtopię się w towarzystwo i wyjdę stąd jak gdyby nigdy nic. No się okaże, czy to będzie takie proste. Znając tutaj Nathana, to nie za bardzo będzie to wyglądało tak jak opisał. Fajnie! Ty też mogę zapnąć? O kurde, nawet przejść po tym można. Pyk, zapnij się. O! Nie. Coś... Na ślepo wali, trafić nie chcę.
Nic tu w sumie ciekawego nie widać, także lecimy sobie dalej. O, scusi. Chyba nie powinno cię tu być. Ale jestem, a z tym jakiś problem? Ani pani. No. Ale jeśli nic pani nie powie, ja też nie. Masz coś, czego bardzo chcę. I zaraz mi to dasz. Serio? Cóż, bardzo mi schlebiasz, ale jestem trochę zajęty, więc pani pozwoli. Proszę. Nie mam czasu na gierki. Oddaj mi krucyfiks. Masz szczęście, że nie biję kobiet. W innym... Co byś zrobił? W porządku. Pamiętaj. Obesłanie im chociaż. Pamiętaj, nie chciałem. Nie chciałem tego. Pokaż, co potrafisz. No serio, z kobietą mam się bić? No teraz to przygieli. Dalej, Natanie Drake'u. No, widzę, że reputacja mnie wyprzedza. Pojebało cię, nie będę cię bił, no kurwa, wypierdalaj. No i? Czekam. Odkrywasz wszystkie karty. Nie, dobra, i tak pewnie jej nie uderzy. O, właśnie. O kurwa, jak im uderzył. Chciałbyś. Podłożyłem ci się. Nie dziękuję. Ej, no. Co to ma być za sekwencja? O, ty. Ej, no naciskam ten trójkąt, żeby kontrolować, a tutaj ona mnie jak psa jedzie normalnie. A teraz dawaj artefakt. Kradziony towar negocji. Doprecyzuj. Wiesz, ile ja w życiu zgarnąłem artefaktów? Musisz doprecyzować pytanie. Pozwól, że doprecyzuję! Boże. Pory pana. Słuchaj, trochę się dziś nie wyspałem. No nawet kontrolować ci mogę, no co za bzdura. Zrobili sekwencję, w której nic nie można zrobić. Masz już dosyć? Czy będziesz dalej zgrywać cwaniaka? No ale w sumie dobrze, no bo bić kobiety to by przegięli w sumie. Jakby to pokazali. Bardzo dobrze tak zrobili. Wiesz co? Zniszczyłaś tu wiele bardzo dobrych rzeczy. Uważaj trochę, bo nas stąd wyrzucą. Czekaj! Dobra, w tylnej kieszeni. Gdzie on jest? O ja cię! Co tu się dzieje? Dobra, czekam w samochodzie. Gdzie by się podziewać? Ja miałem przyjemność poznać Nadine Rose. Urocza kobieta. A tutaj robią niezły kipisz. Próbują zapanować nad sytuacją, ale przecież nie mają lewej. Bo mi spadniesz do góry. Pośpieszcie się. Nathan, gdzie jesteś? Dobre pytanie. Ty? Przy sali balowej. Poszukaj takiego okrągłego znaku. Jest po drodze. Okrągły znak. Jest. Udało mi się zdobyć broń. Zaraz się widzimy. No tam jest okrągły znak. Dolecimy w daną stronę. I teraz tak, tutaj jest oświetlone, więc właśnie. O kurde. Szlak by to. I huśtamy, i huśtam, i hop. Kurde, miał być headshot od razu. Jest headshot i drugi. Niezły strzał. O. Nic ci nie jest. Trofeum czapki z góry. Jakoś się trzymam. Nie dostanę się do ciebie. Spoko, ja się dostanę do ciebie. Chyba tak. Okej, spotkamy się przy podjeździe. Idź w kierunku sali balowej. Dobra, na razie. No i pięknie. I zaskakujemy. Amunicja zawsze się przyda. Wiktor, utknąłem. Jakieś pomysły? Ale headshota dostał! Przez falę balonu. Mówiłeś, że jest zamknięta. A, i można jeszcze oznaczyć wroga. Się
się to wasza sprawka. Dobra, to idę tam. Słyszałeś nadal? Tak, słyszałem. Kolejny headshot. Dziękuję bardzo, spłynął. I wychodzimy. Wygląda tutaj strona. Ja miałem niby na podjazd się dostać, to teraz to ja się chyba cofam tutaj z lekko. No ale zaraz, tutaj wrogowie przychodzili, także nie, dobrze idę. Do wysej. O, elo ziomeczku. Kurde. Ale już tak fajnie było, jak chciałem ich tak... Nie marnując amunicji na nich. Leszczy. A, uda się, dobra. O, spłynął! I kolejny będzie. Dobra. Zdobyto trofeum. Najpierw skradnie. Najpierw skradanie, potem. Sorry, ja, no. Tak. No, ja go zaznaczyłem, czy nie? W ogóle, gdzie on idzie, co? W sumie on to się fajnie tak trzyma na tej krawędzi, jakby chciał z niej spać, nie? Zaraz tutaj mu pomożemy zajść, bo chyba trochę się chłopak zamyślił. A tutaj jeszcze w środku by mogło być coś ciekawego. Ale najpierw może pozbędziemy się tego pana z góry. I tak chyba tam będzie trzeba wejść. No, dawaj, 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 co jest z tobą? Kurde, ja chciałem, żeby on zleciał stąd, a nie tak, o, normalnie go. Nie, nie da się. Nie wiem czemu nie mogę, kurde, tam wejść. Dobra, trzeba jednak tą stroną. Ciekawe, czy zleci. O, kurde! O, o fuck. Oni tam są. Ale, ale kurde, jak on zleciał fajnie. Ja nie mogę. To mi się spodobało naprawdę, nie? Tutaj nie chcę... Ja tutaj wolę takie rzeczy po cichu robić. Raczej nie lubię takich rozpierdółek małych. Po co mam tutaj z nimi jak w jakąś sekwencję strzeloną wchodzić, jeżeli mogę, to fajnie. Fajnie, aj! Fajnie po cichu zrobić, chodź do okienka, no dawaj. Patrzcie, zobaczył coś na oknie, się gapi, ale nie podejdzie, nie? O, teraz dopiero chyba zmienił zdanie. Dobra, chodź tu. Jak? Fajnie się leciał? No dobra, tutaj jest jeszcze jeden gdzieś. Wchodzimy. Nie. Dawaj, 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 dawaj! Ślicznie, po cichu. A tego może już tak z dźwiękiem trochę. Zaraz tutaj. O, proszę bardzo. Uzi. Może być, Uzi. Po co zika to będzie teraz ciężko na strzała wziąć, żeby headshota walnąć. Kurde! O Jezu! Co za odrzut! Dobra, wróćmy się jeszcze do tego pomieszczenia. Tutaj może jeszcze jakieś skarby będą do znalezienia, nie wiadomo. Tak, skarby. Dobra. Po prostu idziemy dalej. Daszek, skok, dawaj jumpa. Dobrze jest. Okej, do sali balowej już niedaleko. Nathan, przypuścili mnie. Przydałabym się pomoc. Nie ma problemu, powiedz gdzie jesteś. Aha, sala balowa, tak? Na to miałem iść. A, świetnie. Do czego mi ten wózek? O! Dobra, nie ma problemu. Dziwne, że oni nie widzieli tego, jak ten wózek przenoszę, no ale... Ale... Wow! Nie, 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 no umrę, 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 umrę! A ja cię nie mogę po prostu. Zaraz umrę. Chodź. Nie, niepotrzebnie Uzi mam, nie? Bo to nawet strzelę z tego headshota. Kurde. No i zajebiście, nie ma amunicji, po prostu super.
To lepiej już trafi Simowo. Kurna mać. Jest jeden headshot. I jest drugi headshot. To jest zajebiste. Tam był jeszcze jakiś ziomek na górze, nie wiem czy on dalej tam jest. Czy go już nie ma, może spłynął. O, są. Ale headshota dostał, nie? Strzał na machę z bliska i już. Ty też dostaniesz headshota, zobaczysz, wychodź. O kur... No nie, nie no, ja pierdolę. O ja, on spłynął czy jeszcze nie? Już spłynął chyba, dobra. Jestem już tutaj niedaleko. Teraz tutaj na dół. Nie no. Poczekajcie, bo teraz tu... Gdzie mam teraz iść? Tam słuchajcie, jak jest strzelaniny tam, nie mogę skoczyć, bo się zabija i ten wózek do czegoś mi jest potrzebny. Albo on by mi potrzebny tylko do... No, jestem na górze, dobra. Kurwa. No tak, to się nie bawimy. To jeszcze raz do góry. Teraz myk tutaj. Dobra. No i znowu jestem na tym. Aha, lina jest, że jej nie widziałem wcześniej, okej. Drill, to pistolet jest spoko. Wow! O kurde! Nie no, genialnie po prostu. Jak to zajebiście episko wyglądało, ja pitole. Dobra, ciśniemy was. O tak, ja też. Salto na machę. Za dużo ludzi próbuje się stąd wydostać. Podjazd jest zamkany. Cholera, mamy plan B? Oksalibalowa jest fontanna. O! Teraz będzie zabawa, panowie. To jest wróg. Kurwa! Ale dębę zaraz, dębę zaraz. Chowaj się. A poczekamy trochę, aż tutaj te życie wróci, bo teraz to nie ma co się tak rzucać na nich. No chodź. O, ale odleciał. Nie, nie zamieniamy. Nie, fajnie mi się gra tym shotgunem. No chowaj się! Nie, ja pistole! Wiadomo, dobrze, że ciebie nie postrzeliłem przy okazji, bo by było gorzej. O, można tu przejść. Ale beka. Już myślałem, że będzie tutaj zablokowane. No ale tutaj i tak w sumie nic nie ma. Także się wracamy. Chyba, że też nic nie ma, żadnych skarbów znajdzie. Tutaj jest amunicja, to można zawsze wziąć. Przyda się. Dobra. Pięknie. Dobra, zajebiście. Amunicja jest. Jestem za tobą! Sali, zaczyna się tu robić gorąco! Ja tutaj chyba, wiecie co, ja mam trochę zbyt czułe ustawione sterowanie na tym, jak celuję, bo tutaj mi, no, za bardzo mi lat. Dlatego tak nie mogę być decyzji sterować sobie, nie wiem, jak to zrobić. Zaraz będę! Zaraz, to będziesz mógł... O, kurde! No nie, no kurna! Możesz, fuck! Umrze! Dobra, żyję! Po lewej, bracie! Jak po lewej? Powiem wam szczerze, naprawdę sporo ich tu jest. O kurwa, teraz idę. Ale śpiewam, ale co ja odpierdalam po prostu? Skacz w misę porąbany, nie? Dobra, teraz już trochę szybciej polecimy schematem.
bez żadnych pierdółek. Jeden jest, drugi jest, nie ma go jeszcze, kurwa jeszcze żyje. Ja, piękny, cały na oślep. Było co uciekać, bo wiedziałem, że mi nic nie zrobi. No dobra, ale ja tutaj już mam... Dobra, spadamy. Udało się! Trzymajcie się! Zamiast ich gonić, to spieprzyli. Rozwalili nam połowę chaty, ale trudno uciekli samochodem. Okej. Pójdę za to do piekła. Szlak. Co? Pusty. Co? A, dureń z ciebie. To jest twój brat. No dobra, trupia czaszka. Dobry znak. Znak Averiego. Co to? Hodie mecum eris in paradiso. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To powiedział Jezus do świętego Dyzmy na krzyżu, tak. Ale... A liczby, co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie. To są daty. Ha? Spójrzcie. 1659. To jest data narodzin Averiego. 99. Niech zgadnę. Data śmierci. Według źródeł tak. No to mamy... jego datę urodzin, śmierci i coś o raju. Czyli, że szukamy mogiły Averiego. W katedrze świętego Dyzmy. Ha. Chwileczkę. Czy Rafe już czasem nie przeczesał tamtego miejsca? Tak, katedrę tak. Widzieliście te symbole? Tak. Występują na starych szkockich nagrobkach. Tak? No, to patrzcie. To miejsce ma nietypowy układ. Aha. Katedra jest tu. Ale cmentarz jest aż tutaj. Nasz Rafe szukał w złym miejscu. No właśnie. Panowie, jedziemy do Szkocji. Zaraz, czekajcie. Dobrze wiecie, że Rafe się was spodziewa. Dobra, zajmiemy się tym na miejscu. Ten psychopata tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako wsparcie. Tak, ale przecież nie ma tego. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że ratujemy sama. No tak. Wiadomo, to też, ale... Ale potrzebujemy skarbu, żeby to zrobić. Że Elena się na to zgodziła... Jezu, młody. No, żeby to było takie proste... Po wszystkim, co razem przeszliście. Nie zrozumiałabym. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie mogę tak ryzykować. Sally ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł Rafe. A ja dam sobie radę sam. Serio. Świetnie. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Cześć. No co tam? Nie, mam tu słaby zasięg. Coś cię trapi, skarbie? No dobrze. Wiem, że nie było ci łatwo. Przez te wszystkie lata. Przykro mi jej, że tak wyszło. Nie win go za to. Przecież tego nie robię. Długo mu zajęło, żeby się ustatkował. Czy ja go zmuszam? To jego wybór. Powiedziałbym przeznaczenie. Tak uważasz? Dlaczego tu jesteś? Bo ktoś powinien mieć na niego oko. No, widzimy się za parę tygodni. Tak. Będę. Dobrze. Kocham cię. Pa.
No co, powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sally, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz, słyszałem, że pogoda w Szkocji dopisuje o tej porze roku. Ha. Widzę, że Rafe nie próżnuje. Wszyscy są w pobliżu katedry, to dobrze. Będziemy mieli ten cmentarz wyłącznie dla siebie. Sally? Tak? Słuchaj, możemy ruszać. W porządku. Powodzenia. Może się skusisz? Nie no, chyba że zamówisz mi taryfę, tak to nie. Dobra, do miłego. Hej, Nate. Tak. Wiesz co? Przynieś mi jakąś błyskotkę, okej? Okay? Załatwione. To co? Chodźmy zapalić Avery'emu świeczkę, nie? I mamy ósmą sekwencję. Także kończymy w tym miejscu. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i trzymajcie się do następnego odcinka. Siema!